Ja cieszę się, że mogę wystąpić akurat po wystąpieniu europosła Michała Marusika, z którym się zgadzam właściwie we wszystkich sprawach i któremu bardzo kibicuję w wysiłkach dla jednoczenia prawicy, twardej prawicy na prawo od PiS-u. Uważam, że bardzo dobrze się dzieje, chyba wszyscy uważamy, że rząd obecny twardo wypowiada się przeciwko napływowi imigrantów do Polski i przeciwko naciskom Unii, że w tym przypadku zerwał całkowicie ze zdradziecką i głupią praktyką byłej premier Kopacz, która złamała solidarność krajów Grupy Wyszehradzkiej w tej sprawie i zgodziła się bardzo lekkomyślnie i nieodpowiedzialnie z polskiego punktu widzenia na ściągnięcie, nie wiem, czy 7 czy 12 tysięcy imigrantów. Była to skrajna głupota. Natomiast wiemy, jak wielkie są naciski na obecny rząd, żeby jednak uległ, czy wszyscy Timmermansowie, Schulzowie i inni, żeby uległ groźbom choćby ogromnych opłat w przypadku nieprzyjęcia imigrantów i o to chodzi, że był odpowiedni nacisk społeczny. Z tym naciskiem jest różnie. Byłem parę razy na wiecach przeciwko napływowi imigrantów i co było znamienne, poza odosobnionymi osobami bezpartyjnymi, tak jak ja, to byli tam głównie kukizowcy i narodowcy. I dla mnie to jest wręcz groteską, że nie było nikogo z działaczy, z polityków PiS-u. W takich sprawach powinna być naprawdę jednolitość, bo to, co powiedział już poseł Marusik, zagrożenie jest straszne, które może być koszmarem dla następnych pokoleń, jeśli temu nie zapobierzemy. I ja tu ciągle stawiam za wzór Viktora Orbana, który jest prymusem w walce przeciwko najazdowi muzułmańskich imigrantów. Jestem, ponieważ Węgry traktuję od dziesięcioleci jak drugą ojczyznę, jestem dumny, że akurat tu właśnie Viktor Orban odgrywa taką rolę, że sprzeciwił się najpierw samotnie napływowi imigrantów, za co spotkały go bardzo ostre ataki z Unii. I Orban wygrał. Przypomnę, że nawet premier Bawarii, Horst Seehofer, stwierdził, że to Orban miał rację, a nie Merkel. No, Merkel już straciła na tym bardzo wiele, ale szkody, jakie wyrządziła Europie przez tę swoją politykę willkommen, są niesamowite. I teraz odwołuję się do Węgier jeszcze z innego względu, który może być dla nas i powinien być wzorcem. Tam kościoły katolicki 60% wiernych i protestancki 40% wiernych stoją murem za Orbanem w polityce odrzucania napływu imigrantów. Nie słuchają bredni papieża Franciszka, bo nie ma dogmat o nieomylności papieża, nie odnosi się do sprawy imigrantów. U nas niektórzy hierarchowie jednak słuchają tej jego zachęty, żeby każda parafia przyjęła z jedną rodzinę muzułmańską. Wiemy, jakie były przykłady, że księża w niektórych miejscach przyjęli te rodziny, żywili je po 2 tygodnie, a potem oni uciekli bez pożegnania, bo poszli za dużo większymi pieniędzmi do Niemiec. I na Węgrzech biskupi i sam prymas mówią wręcz o najeździe muzułmańskim. Mógłbym cytować tu długo tego typu, jak biskup Segedu Rigo, który niezwykle ostro piętrował nawałę muzułmańską, ale pamiętajmy, sam Orban powiedział, że myśmy już mieli muzułmanów u siebie 150 lat. I bardzo źle na tym wyszliśmy. Jak wyszli, to przypomnę, że w 1490 roku Węgry miały tyle ludności, co Anglia. 4,5 miliona. Po 200 latach w rezultacie nawały muzułmańskiej, zabierania w Jasyr dziesiątków tysięcy osób, kobiet i dzieci, nie tylko
z pogranicza, z Kresów, jak u nas, ale nawet z Budy, czyli obecnego Budapesztu, mieli 2 miliony. Wszędzie rosła ludność, oni z 4,5 miliona spadli do 2 milionów. Także Węgrzy się nauczyli i twardo stają w tej sprawie. I zresztą nie tylko episkopat węgierski i kościół protestancki. Prymas Czech bardzo ostro też potępił. To zresztą premier Czech też. I bierzmy z nich wzór, a ja ubolewam, że u nas jest niestety część takich hierarchów, którzy działają wbrew elementarnym interesom Polski. Powiem, ubolewam ciągle, że w Warszawie jest, podczas gdy w Pradze, na Pradze jest świetny arcybiskup Hozer, to w Warszawie cierpimy kardynała Nycza, który zresztą nigdy nie powiedział jednego mądrego słowa, ale to osobno, który za to mówi, że jest odpowiedzialność rządu polskiego za przyjmowanie imigrantów. Ja przepraszam bardzo, jestem wierzącym katolikiem, ale nie uważam, że może nam, że może jakiś hierarcha narzucać rządowi stanowisko w takiej sprawie, jeszcze bzdurne, niebezpieczne, które grozi nam powtórzeniem koszmaru, takiego jak mamy ciągle. No wczoraj Francja, kolejny atak terrorystyczny, niemal co dzień mamy informacje o kolejnych atakach terrorystycznych. Ja już mówiłem parę razy w internecie, że jeśli kardynał Nycz tak się śpieszy do swoich ukochanych imigrantów, którzy rozbiją jednolitość narodową Polski, i rozbiją jednolitość religijną, tak, i zatrują nas, i tak jak we Francji, meczety zamiast kościołów, jeśli tak się śpieszy, to niech przyjmie do siebie, do pałacu z 20 imigrantów, a potem niech czuwa, żeby nie ograbili jego pałacu, nie zgwałcili gosposi jego samego. Tak wystarczy. Natomiast myślę, co jest dobre, że na naszych oczach przewraca się mur poprawności politycznej. Dzięki temu brutalnemu, chamskiemu zachowaniu imigrantów, części imigrantów, oczywiście w wielu miejscach. Jeśli media, to co mówił poseł Marusik, w Niemczech tak przemilczały te, w kolonii te gwałty nad Sylwestrową, w innych miejscach, jeszcze ciągle w Szwecji się milczy o różnych sprawach. No mam przyjaciela w Malmę, to mówi, jak ci Szwedzi są zastraszeni. No to jest przerażające. Właśnie wczoraj oglądałem w internecie informację, jakiś Niemiec cierpliwie czekał, jak mu muzułmanin gwałcił żonę. No proszę państwa, to jest wbrew wszelkim naszym tradycją. Ale może dodam, zdumiewające, jak ci Niemcy, niegdyś agresywni, jak potulnie znoszą te różne ataki. Słyszałem już od kilku osób, że w Niemczech muzułmanie z wielką chęcią napadają na Niemców, Niemki, a jedynych, których się boją, to są przedstawiciele dwóch nacji, Polaków i Rosjan, bo boją się, że ci dadzą im odpór i bywało już tak skutecznie. Teraz mówię, przewraca się mur poprawności politycznej. No dzięki ujawnieniu tak coraz większych skandali w tej dziedzinie, to co w Holandii o mało co, zresztą nie wygrały siły krytykujące, tylko dlatego, że premier ustąpił. W Austrii wyraźnie, ogromnie wzrosła rola chyba tego kandydata Hedera, który miejmy nadzieję, że w wyborach do parlamentu wygra. I no, przede wszystkim zwycięstwo Trumpa, który jest za państwami narodowymi, przeciw imigrantom i cieszę się, że go od początku maksymalnie starałem się u nas popierać. I teraz powiem coś może bardzo kontrowersyjnego, bo czekamy na wybory we Francji, w Niemczech, tu może dodam, że właśnie dziwiłem się, że na tych wiecach antymuzułmańskich byli tylko narodowcy, byli i kukizowcy, natomiast, nie było działaczy PiS-u, natomiast na przykład na jednym z wieców była
przywódczyni Pegidy niemieckiej, zresztą ładna pani, trzeba przyznać, inteligentna. I to były słowa takie jak miód na serce Polaka. Jak ona nas przepraszała, że wstyd jej za Angelę Merkel, że wstyd jej za prasę niemiecką i ataki na Polaków. A zakończyła na koniec takim niesamowicie entuzjastycznym okrzykiem na rzecz króla Jana Sobieskiego, jego zasług. Powiedziałam jej od razu, że jej wystąpienie było najlepsze, bez wszystkich, choć byli i posłowie polscy inni. I warto tu zawierać taką solidarność na forum międzynarodowym. I ostatnia sprawa natomiast. Może będzie to bardzo dyskusyjne, ale ja coraz bardziej jestem przekonany, że właściwie w naszym interesie byłoby zwycięstwo Marii Le Pen we Francji. Mimo jej prorosyjskości, to może stopnieć szybko, tak jak Trumpa mówiono, że prorosyjski, a teraz pokazał już w Syrii i tak dalej. Natomiast bardzo ważne jest, że ona rozbije model Europy utrwalony przez tych komisarzy. Ten fatalny model z lekceważeniem dla małych państw. Że jej zwycięstwo doprowadzi do zerwania tak niebezpiecznego sojuszu Niemiec i Francji. A mówię, sprawa imigrantów jest dla nas tej podstawowa i mówię, warto, i to rozbicie dotychczasowych układów w Niemczech, moim zdaniem, miałoby sens, choć trzeba patrzeć, oczywiście widzieć zagrożenia, ale takie krzyczenie tylko, że prorosyjska pani Le Pen, a nie widzenie, do jakiego stopnia jej zwycięstwo może pogmatwać wszystkie dotychczasowe układy bankierów, ludzi sytych w Europie, to jest, no proszę, myślę, w dyskusji to podejmiemy. Ja jestem w tej chwili coraz bardziej przekonany, że w naszym interesie jest jej zwycięstwo, żeby skończyć z przyjmowaniem tego ogromnego najazdu muzułmańskiego i podważania państw narodowych w Europie. Dziękuję. Dziękuję.